Zostaliśmy pobłogosławieni przepiękną Ewangelią. Jest ważne przyjąć błogosławieństwo tej Ewangelii. To błogosławieństwo, które ona w sobie niesie, to jest słowo i wydarzenie Jezusowe, które jest mocne, może być stwórcze. Ta Ewangelia, to wydarzenie, o którym mówi Jan, jest niezwykle dobrą nowiną. Jest fascynującą dobrą nowiną. Ale też, jak widzieliśmy, choćby w reakcji Piotra, wcale niełatwą do przyjęcia. Nie tylko Piotr, ale zapewne każdy z nas jakoś nie rozumiemy tego, co Jezus uczynił. Kościół powtarza ten gest Jezusowy, nazywamy go mandatu, przykazania. Dałem wam przykazanie, byście czynili to, co ja uczyniłem. W każdym kościele można ten znak wykonać. Oczywiście szczególnie do tego znaku są zaproszeni biskupi, ale liturgia mówi, że każdy kapłan, który przewodniczy liturgii tego wieczoru, ma prawo owo mandatum spełnić. Ludzie są bardzo ciekawi tego znaku. Od 3 dni odbieramy telefony w kurii, co się będzie działo. Biedny ksiądz Łukasz. Co się będzie działo? Ojciec Święty Franciszek nas przyzwyczaił do tego, że wykonuje ten znak w taki sposób, że ludzie potem mają pytania. Widziałem nieraz to wydarzenie w Łodzi będę je widział pierwszy raz, ale nie będę miał czasu się mu przypatrywać za bardzo. Ale widywałem je nieraz w Krakowie i nigdy katedrze Wawelskiej nie ma tylu fotoreporterów, co w Wielki Czwartek wieczór. Uchwycić ten moment, kiedy biskup myje nogi. To wszystko sprawia, że my podchodzimy do tego wydarzenia jako do jakiegoś absolutnie wyjątkowego gestu, który się dzieje raz do roku. I to jest dokładnie odwrotnie, niż Jezus myślał tamtego wieczoru. To nie jest gest wyjątkowy. To nie jest znak jednorazowy. To nie chodzi o to, że raz za swojego życia Jezus wstał od stołu i zdjął z siebie szaty i umył uczniom nogi. Raz w życiu. Nie chodzi o gest wyjątkowy. U świętego Jana w Ewangelii opis tego wydarzenia zastępuje opis ustanowienia Eucharystii. To musi zastanawiać. Jan był na Eucharystii, Jan był na ostatniej wieczerzy. Ewangelia mówi o tym, był bardzo blisko Jezusa, trzymał głowę na Jego piersi. Miał najbliższe miejsce Jezusowi i co? I ten Jan, który był na centymetry z Jezusem tego wieczoru, Jan nie usłyszał słów, to jest moje ciało za was wydane, to jest moja krew nowego przymierza za was wylana, to czyńcie na moją pamiątkę. Jan tego nie usłyszał. Jak to jest możliwe, że Jan tego nie zapisał?
zapisał, ale właśnie w tej formie. Jan chce pokazać, o co idzie w Eucharystii. Co znaczy przeżywać Eucharystię, tak jak my ją przeżywamy dzień w dzień, nieraz dwukrotnie, nieraz trzykrotnie. Co znaczy przeżywać Eucharystię? To znaczy przeżyć ten właśnie moment, że Jezus klęka przed Tobą z miednicą w ręce i z prześcieradłem na sobie i chce Ci umyć nogi. To jest Eucharystia. To jest to, o czym Jezus mówi. To czyńcie na moją pamiątkę. Czynić Eucharystię na pamiątkę Jezusa nie znaczy tylko wziąć i odprawić mszę. Przeczytajcie sobie pierwszy list do Koryntian, zresztą fragment dzisiaj żeśmy słyszeli, jak Paweł o tym przypomina. Przypomina uczniom w Koryncie, w jaki sposób Jezus ustanowił Eucharystię. Nie? A potem mówi im, ale wy, kiedy się schodzicie na wieczerze, to nie przeżywacie Eucharystii. U was nie ma wieczerzy pańskiej. To jest tak ostro powiedziane. Co znaczy nie ma? Przecież odprawiają. Mają chleb i wino, mają wszystko. Wypowiadają słowa przeistoczenia. A Paweł mówi, nie ma wśród was łamania chleba. To, co robicie, nie jest Eucharystią. Jest szok, jak się czyta ten tekst Pawła. Odprawiają. A co to z nimi czyni? Co to zmienia w relacjach między nimi? Przeżyli kiedykolwiek to tak naprawdę, że Jezus klęknął im u nóg i wymył im te nogi? Przeżyli to choć raz? Mogliby być wtedy tacy sami wobec siebie, jacy są? Paweł mówi, schodzicie się niby jako wspólnota. Jeden przychodzi głodny, drugi przychodzi nasycony potąd, bo jadł już cały dzień, nie? Tamten umiera z głodu, a tamten jest nietrzeźwy. I niby są razem, tylko jeden na drugiego nie patrzy. Nic nie widzi, nie? Jakie, który ma potrzeby. Nie ma wśród was łamania chleba, mówi Paweł. Co z tego, że odprawiacie? Co znaczy to czyńcie na moją pamiątkę? Obrzęd wykonać? Jezus nie zrobił mandatu raz w życiu. Nie chodzi o to, że Pan Jezus raz w życiu ukląkł przed apostołami i umył im nogi. I nie chodzi o to, żeby to jednorazowo przypomnieć. I na pewno nie chodzi o to, żeby to odegrać. Że co, że ta liturgia to jest taki pobożny teatr? Średniowieczne misterium? Zaraz wyznaczymy 12, tak? Do tego, żeby było komu nogi umyć. Odgrywamy to, co zrobił Pan Jezus 2000 lat temu. Nie, nie odgrywamy. To nie jest teatr. To jest liturgia. Jezus nie zrobił tego jednorazowo w wieczerniku. To, co Jezus zrobił, pokazuje, kim Bóg wobec nas jest zawsze. W jaki sposób Bóg postępuje względem nas zawsze. Jest taki tekst świętego Augustyna. Augustyn komentuje tę Ewangelię przepięknie. Mówi tak. Dziwi cię to, że zdjął szaty? Że wstał od stołu i zdjął szaty? Dziwi cię to? Przecież mówimy o kimś, kto będąc w postaci Bożej ogołocił samego siebie.
Co dziwnego, że przepasał się prześcieradłem, mówi dalej Augustyn. Przecież mówimy o kimś, kto przyjął postać sługi i został uznany za człowieka. To, co Jezus zrobił w czasie ostatniej wieczerzy, tylko pokazuje, co czyni odwiecznie. Bo odwiecznie w Synu Boga jest decyzja, żeby ogołocić samego siebie z bóstwa, żeby się zaprzeć samego siebie w swoim bóstwie i stać się człowiekiem. I to, kiedy się ogołaca z bóstwa, to jest właśnie to, że wstaje od stołu i zdejmuje z siebie szaty. A potem mówi Augustyn, nie, czemu się dziwisz? Stał się człowiekiem. Stał się tym, kim nie był. Wyrzekł się tego, kim był. Stał się tym, kim nie był. Stał się niewolnikiem. Dlatego wkłada na siebie prześcieradło i zaczyna pełnić funkcję, która jest funkcją niewolnika. Myje swoim uczniom nogi. Czemu się dziwisz? On się stał niewolnikiem własną decyzją. Zapłacili za niego 30 srebrników, bo tyle była cena niewolnika. Umarł na krzyżu, bo krzyż był ceną dla był śmiercią dla niewolnika. Stał się niewolnikiem. To jest jego decyzja życiowa. To nie jest jego decyzja na 5 minut w czasie ostatniej wieczerzy. Bóg jest taki. Ten dialog z Piotrem to pokazuje tak niesłychanie. Rzekł do niego Piotr. Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Takie jest nasze tłumaczenie. A ten tekst dosłownie brzmi tak. Nie, nie będziesz mi nóg umywał na wieki. Tak dosłownie Piotr powiedział. Nie, nie będziesz mi nóg umywał na wieki. Piotr się głęboko myli. Piotr się głęboko myli. Bo Bóg umywa człowiekowi nogi na wieki. Jest w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale takie zdanie Jezusa, które mówi o tym, jak będzie wyglądać wieczność. I kiedy Pan przyjdzie i zastanie swoje sługi czuwające, to każe im zasiąść za stołem, a sam się przepasze. Właśnie tak, jak na ostatniej wieczerzy. A sam się przepasze i obchodząc będzie im usługiwał. To nie jest o ostatniej wieczerzy, to jest o wieczności. Jezus mówi, że wieczność to jest uczta, na której człowiek siedzi przy stole, a Bóg jest tym, który służy. Piotr nie chce przyjąć posługi od Jezusa, bo mu się wydaje, że Jezus właśnie odwraca jedyny sensowny porządek, jaki jest w relacji między Bogiem a człowiekiem. Że Bóg jest Panem, a człowiek jest sługą. I kiedy Jezus przed nim klęka, to Piotr jest zgorszony, bo myśli, nie, Bóg, bo Chrystus przewrócił w oczach Piotra całą właściwą, sensowną relację między Bogiem a człowiekiem. Tymczasem to Piotr właśnie takim swoim zachowaniem przewraca całą relację między Bogiem a człowiekiem, ustanowioną przez Boga odwiecznie i na wieki. Bo Bóg odwiecznie i na wieki służy człowiekowi. Bo Bóg robi wszystko po własną śmierć włącznie, żeby człowiek został wywyższony. Żeby człowiek zrealizował swoją największą, właściwą sobie godność. Żeby człowiek w niebie siedział z Bogiem na tronie i żeby był ukoronowany. Oglądamy to w tajemnicy
koronacji Matki Bożej. Modlimy się na różańcu, odkrywamy to. Ona jest już koronowana. Bóg ją ukoronował. Bóg w niebie chce, żeby koronę nosił człowiek. To jest prawda o Bogu. Bóg jest wciąż i wciąż na służbie człowieka. Nie potrafi królować inaczej, jak tylko w formie sługi, w postawie sługi. My tego doświadczamy w każdej Eucharystii. Właśnie tak. Widać, jak Jan ma rację, kiedy opis ustanowienia Eucharystii zastępuje tym opisem mandatu. My tego doświadczamy w każdej Eucharystii, w każdej mszy świętej. Bóg jest nam sługą. Chrystus jest nam sługą. Kto korzysta na tym, że jesteśmy na Eucharystii? Bóg strasznie dużo korzysta na tym, że tu przychodzimy. Od początku do końca korzysta człowiek. Człowiek na Eucharystii otrzymuje dary niepojęte. Począwszy od słowa, począwszy od wspólnoty, w której może być. Po to doświadczenie Boga, który za cenę swojej śmierci sprawia, że Jego krew może płynąć w moich żyłach. On nam służy. To nie my Jemu służymy, tylko On nam służy. On się nie daje wyprzedzić w służbie. I to jest doświadczenie fundamentalne. Dlatego Jezus mówi do Piotra: jak się w tym nie odnajdziesz, niczego nie doświadczysz ode mnie. Nie będziesz miał żadnego udziału ze mną. Właśnie taka postawa człowieka, który jest przed Bogiem pyszny. Nie będziesz mi służył. Na tym polega pycha. Nie będę Tobie służył. Nie, Ty mi nie będziesz służył. Odmowa, taka odmowa blokuje nas na wszystkie Boże dary. Jeśli Cię nie obmyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Nie przewracajmy ról. Nie uważajmy, że to my obdarowujemy Boga w spotkaniu z Nim. To On jest nieustannie źródłem wszystkich możliwych darów. To On nam posługuje. To On jest cały dla nas. On jest zawsze pierwszy. Jeszcze się nigdy nie dał wyprzedzić w dawaniu. Jak tego nie przeżyję, jak tego nie zrozumiem, jak nie odkryję, że na tym polega ta relacja, to rzeczywiście jest tak, jak mówi Jezus do Piotra: nie będziesz miał udziału ze mną. Nie będziesz. Nie mam Ci nic do dania, bo nie chcesz wziąć. Nie chcesz z pokorą przeżyć tego, że potrzebujesz, by Bóg Ci usłużył. Potrzebujesz tego, żeby Bóg stał się niewolnikiem dla Ciebie. Nie będziesz miał udziału ze mną bez tego doświadczenia. Nie będziesz miał udziału ze mną. Kościół był bardzo tym przejęty i więcej niż przez połowę swojej historii Kościół w Wielki Czwartek wieczór nie przeżywał mszy świętej. My dzisiaj mamy mszę świętą Wieczerzy Pańskiej, będzie rozdawana Komunia Święta, tak. Dzisiaj Kościół tak przeżywa ten wieczór wielkoczwartkowy, ale więcej niż połowę swojej historii Kościół nie odprawiał tej mszy świętej. Ludzie, którzy przychodzili wieczór do Kościoła, przeżywali tylko dwa znaki. Pierwszy to było mandatum. To było umycie nóg. Jak ktoś nie chciał przyjąć tego znaku, nie było dla niego nic więcej. Komunii nie było. Było mandatum i potem drugi znak, z którym się trzeba było zmierzyć. Ciężki znak. Dzisiaj też będzie, zwróćcie sobie na niego uwagę.
Drugi znak przez wieki to było obnażenie ołtarza. Zdjęcie obrusu. Szata Jezusa. Szata Jezusa. Ołtarz, który jest znakiem Jezusa, zostaje nagi. Szata Jezusowa to jest Kościół. Mówimy o Kościele, że został potargany, tak jak szata Jezusa została potargana, podzielony na części. Szata Jezusa to jest Kościół. Jak się zdejmuje obrus z ołtarza i ten ołtarz, znak Jezusa, zostaje nagi, opuszczony przez szatę, to jest obraz Jezusa, który został sam, do bólu sam, bez swojej szaty. Wszyscy uciekli. Wszyscy uciekli. To jest ważny znak. To nie są zabawy liturgiczne. Znak trzeba się zmierzyć z gołym ołtarzem. Patrzę na goły ołtarz i widzę siebie, który ucieka, zostawiając Jezusa samego. Mocny znak. Ale wracam do tego, że nie było nic więcej. Mandatum i goły ołtarz. Ten Kościół dlatego tak czynił, nie? Bez Komunii Świętej, bez mszy, żeby się każdy zmierzył z tym obrzędem. Żeby się każdy z tym zmierzył, że Chrystus klęka przed Tobą jako niewolnik. Żeby się z tym każdy zmierzył. Bo to pokazuje, jaka jest rzeczywiście relacja Boga do człowieka. I kto tego nie przeżyje, kto tego nie chwyci, nie ma żadnego udziału w tym, co Jezus daje, co Jezus wysłużył, co Jezus przyniósł. Nie masz nic od Niego, jak tego nie przeżyjesz. Ja nie mam już potrzeby dłużej mówić, powiem szczerze. Ale to wszystko, co powiedziałem, podpowiada nam, jak możemy przeżyć teraz ten obrzęd. Więc za chwilę diakoni tu postawią ławki puste. Ławki puste. Nie dzwoniłem nigdzie, żeby przyszło 12 mężczyzn, żeby siedli do umycia nóg. Nie. Nie wylosowałem, nikogo nie wytypowałem. Naprawdę nie. Kiedy oni będą wynosić te ławki, to ja zdejmę z siebie ornat. Wezmę prześcieradło i wezmę miednicę i wezmę wodę w dzbanku. I będę czekał przy tych pustych ławkach. I kto chce przeżyć ten obrzęd, to niech wyjdzie, niech siądzie, a ja mu te nogi umyję. Nie chodzi o żaden teatr, chodzi o prosty znak. Wystarczy usiąść, zdjąć jednego buta, zdjąć skarpetkę. Jak ktoś nie zdejmie skarpetki, też się nic nie stanie, bo nie będę mu robił prania, słowo honoru. Chodzi o najprostszy znak. Minimum minimorum. Nikt przy tym nie zamoknie. Bo nie chodzi o to, żeby tu urządzać wielką kąpiel, ale chodzi o to, żeby przeżyć ten znak, nie? Ucieszyć się tym z całą pokorą, że Bóg Ci chce usłużyć i że właściwie cała wiara na tym polega, że Jezus Chrystus klęka przed Tobą jako niewolnik i myje Ci nogi. Dlatego do tego zapraszam. Nie będzie to trwało w nieskończoność. Myślę, że damy sobie 10 minut na to, że kto chce, może podejść. Przez 10 minut schola będzie śpiewać o miłości. A jak? O miłości. Wszystkie najpiękniejsze śpiewy są o miłości. O doświadczeniu miłości.
o bycia, o byciu kochanym przez Boga. Damy sobie na to, mówię, 10 minut. Kto podejdzie, to podejdzie. Kto nie zdąży, to trudno. Ale w taki sposób to przeżywajmy. Propozycja jest też dla księży, a jakże? Księżom, ponieważ oni są zawsze bardziej oporni, to dedykuję jeszcze jedną myśl, też od świętego Augustyna. Augustyn mówi tak, że ten, co cały jest czysty, musi sobie umyć nogi. Kościół jest czysty w ewangelizacji, kiedy ewangelizuje, jest czysty. Ale też się zdarza, że przy ewangelizacji zabrudzi sobie nogi. Podjął wielkie dzieło ewangelizacji w najlepszych motywach, ale zabrudził sobie nogi, bo go wciągnął na przykład, bo go wciągnęła pycha, zachwyt nad sobą, albo na przykład interesowność. Kiedy zaczynał, był absolutnie bezinteresowny i hojny, ale potem zaczyna liczyć, ile z tego ma, ile dostał, na co się przełożył. Ewangelizacja nas oczyszcza, ale nogi mamy brudne. Więc księży też zapraszam. To tyle. To przygotujmy się do tego obrzędu.